zostało, to będę to miał. Nie. Ale wprowadzić go tam, czy nie? Po prostu. Okej. Okay. Możesz go wziąć. No. Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Słuchajcie, w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić małą renowację, w tym przypadku motocykla. Tutaj akurat Husqvarna Svartpilen, czyli motocykl dwuletni, ale niestety posiadający sporo takich mankamentów, które gryzą właściciela. Jako że przygotowujemy go pod sprzedaż, to staramy się wyprowadzić z niego jak najwięcej. Pousuwamy troszeczkę rdzy, nadamy troszeczkę połysku, blasku temu sprzęcikowi, no i zobaczymy, co finalnie z tego wyjdzie. Zapraszam do odcinka. Oczywiście zanim zabierzemy się za robotę, pokażę Wam, nad czym pracujemy. Co prawda możecie pomyśleć, że pogoda za oknem, czyli śnieg, to nie jest dobry termin na detailing motocykla, ale właśnie działa to w drugą stronę. Teraz właściciele tych sprzętów nie jeżdżą motocyklami i chętnie pozbędą się ich z garażu, żeby sobie troszeczkę miejsca zrobić, a jednocześnie odświeżyć ich wygląd. Tak to przynajmniej działa aktualnie u nas, więc zanim się weźmiemy za Husqvarnę, pokażę Wam, co robimy. Słuchajcie, tutaj mamy kiję Sportage, która przyjechała do nas na serwis powłoki ceramicznej. Był on robiony, ceramika była nakładana 6 miesięcy temu, więc jest to idealny czas na to, żeby to odświeżyć. Szczególnie, że idzie okres zimowy, warto jest o to dbać. Tutaj powłoka ma się w jak najlepszym stanie, no to raptem pół roku, no wiadomo, że to jest na tyle krótki czas, że raczej się nic nie wydarzy, ale mimo wszystko fajnie, że klient ma takie podejście, żeby sobie o to dbać. Tutaj mamy X5, serwis powłoki 600. X5, ta przyjechała do nas na małą poprawkę. Chodziło o progi, które wykleiliśmy w folii PPF. Jako że była to folia na folię, to nie przyjęła się ona zbyt dobrze. Po prostu gdzieś tam nam Herschel to podmył, więc finalnie wymieniliśmy te czarne wstawki na dole na folię winylową, która ma troszeczkę wyższą adhezję, przynajmniej tak mamy nadzieję. I na tamtej stronie już mamy przyklejoną naklejkę M-Performance. No, klient tu akurat tak sobie potuningował wizualnie ten samochód. My robiliśmy czarny dach, robiliśmy tutaj czarne elementy, przyciemnialiśmy reflektory, dechroming. No tutaj łącznie kwota wyszła na około 7000 zł, więc nie mało, ale roboty też było naprawdę bardzo dużo. Nie licząc tylko stylizacji, ale jeszcze delikatnego odświeżenia i dopieszczenia. Tutaj mamy nowego DS4. Samochód ten przyjechał do nas na oklejenie i na zabezpieczenie powłoką ceramiczną. Tutaj rachunek wychodzi na kwotę około 4000 zł. Mamy oklejone ranty drzwiowe, wnęk pod klamkami nie ma, jest to akurat fajnie skonstruowane. Choć zastanawiam się, jak to będzie się zachowywało, jak będzie tafla lodu. Przypuszczam, że tak jak w Tesli trzeba będzie sobie to obstukać. No ale nie nasz temat. Na lakierze mamy Clintel Admire, czyli powłoka 3-letnia grafenowa. Na tym kolorze będzie świetnie się zachowywać pod kątem niebrudzenia się samochodu. No to jest akurat coś, co wyróżnia bardzo mocno tą powłokę, więc jeżeli szukacie czegoś, co sprawi, że auto będzie znacznie czystsze, no to Admire to jest coś, co na pewno możecie wziąć pod uwagę. Okleiliśmy co prawda jeszcze tutaj doły zderzaków, jakieś newralgiczne miejsca, reflektory, więc troszeczkę tej pracy było. Oczywiście powłoka na szyby to jest chyba taki produkt najważniejszy, który trzeba uwzględniać przy zabezpieczeniu pojazdów. No i to na razie tyle. Co prawda mamy jeszcze w kolejce kilka tematów. Za chwilę jedziemy po samochód na usługę door to door, ale to pokażę Wam może w innych materiałach. Tym razem bierzemy się za motocykl używany. Tu co prawda wiem, że dużo z Was czeka na zajawkę motocykla, który kupiłem dla siebie, Honda CBR 650R. Natomiast ta maszyna doczeka się swojej własnej serii, więc jeżeli jesteście zainteresowani historią tego egzemplarza, co tam będziemy z nim robić, to po prostu zapraszam Was już na odcinki, które będą niebawem się pojawiać na naszym kanale. Biorę się za detailing, w tym przypadku Husqvarny. Pierwsze co w motocyklu, oczywiście zaczynamy od umycia. Ja tutaj zastosowałem prełoż, w tym przypadku Traffic Film Remover, do usunięcia takiego wierzchniego, mocnego nagaru. Motocykl widać, że nie był regularnie pielęgnowany, miał dosyć mocno wżarty osad brudu.
Więc tutaj kilkuetapowe mycie. Ja podzieliłem sobie czyszczenie tego motocykla na strefy. Zacząłem od przodu, od koła, od całej czaszy. Następnie przeszedłem sobie do boku, bak, cała tutaj nasza kratownica, rama motocykla. Następnie tylne koło. Tutaj wszędzie po prostu traffic film remover, intensywne wypłukiwanie. Nie użyłem tutaj myjki wysokociśnieniowej, jednak żeby podejść do tego sprzętu trochę bardziej delikatnie. Natomiast woda pod bieżącym ciśnieniem dosyć szybko pozwalała mi się uporać z wyczyszczeniem. Tutaj przy motocyklu zwróćcie mimo wszystko uwagę, jeżeli będziecie podejmować takie roboty, żeby podejść do tego właśnie kilkuetapowo, żeby nie lać chemii na motocykl świeżo na cały element, dlatego że może gdzieś tam wysychać Wam po czasie, nie zdążycie tam podejść z pędzelkiem, żeby to wypracować, a zastygająca chemia zawsze może powodować problemy, więc chemię ładujemy po prostu element po elemencie. Kolejnym etapem jest użycie kwasu do felg. To jest produkt co prawda dedykowany do usuwania osadów z felg mimo wszystko, ale jednak sprawdza się on do czyszczenia właśnie elementów, które posiadają właśnie taki nagar z osadu mineralnego. Osad mineralny to jest nic innego jak właśnie deszczówka czy woda, która została na motocyklu czy na powierzchni w ogóle i zebrała się tam, nie została ona usunięta na czas, na bieżąco, w związku z czym kwas tutaj jest zastosowany do poradzenia sobie i wyciągnięciem takiego naprawdę fajnego połysku. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że kwas należy zneutralizować, bo zostawienie go na powierzchni nawet wypłukanego może spowodować jakieś powstawanie śladów, plam i tak dalej, więc pamiętajcie, że neutralizujemy każdy produkt po jego użyciu, tak samo zasadę neutralizujemy kwasem i odwrotnie. Jak możecie zobaczyć na lagach różnicę, jak to się prezentowało właśnie po oczyszczeniu takim kwasem i przed, różnica była już naprawdę bardzo fajna, a to tylko sam etap czyszczenia. Kolejnym etapem dekontaminacji lakieru i nie tylko lakieru, tylko różnych powierzchni, w tym przypadku akurat istotne dla nas było, jeżeli chodzi o śrubki, było oczyszczenie deironizujące. To jest preparat typu krwawa felga, tak najczęściej na to wszyscy mówią. Natomiast jest to produkt, który po prostu usuwa lotną rdzę, czy ogólnie zardzewienia na elementach metalowych. Nic jak korozja po prostu, która się z czasem mimo wszystko pojawia na elementach niezabezpieczonych. W przypadku tego motocykla dosyć dużo takich elementów było, w związku z czym zastosowałem ten produkt do usunięcia jak największej ilości tego nagaru rdzawego, żeby troszeczkę podkręcić wygląd nawet takich detali. Wygląda to w następujący sposób. Po prostu psikamy sobie na element, następnie wypracowujemy, powtarzamy proces do skutku, o ile jest tylko oczywiście taka możliwość. Typowe różowe bądź czerwone zabarwienie to jest właśnie charakterystyczne dla tego produktu, więc nie stresujcie się, że coś jest nie tak. Właśnie tak to powinno wyglądać. Jest to nic innego jak proces chemiczny, który neutralizuje, usuwa właśnie rdzę z naszego elementu. Jako że na naszym motocyklu było dosyć sporo chemii używanej, trzeba to wszystko zneutralizować i usunąć z powierzchni. Do tego użyłem piany neutralnej po to, żeby spenetrowała na wszelkie zakamarki. Usunęliśmy pozostałości chemii. Finalnie motocykl będzie przygotowany, wyjałowiony do ewentualnego dalszego dopieszczania. Jak możecie zobaczyć, tutaj pielęgnacja motocykla jest to dosyć rozległy temat. Co chwilę trzeba używać pędzelków, nie tak jak w przypadku samochodu, gdzie raz użyjemy rękawicy i mamy
motocykl umyty. Natomiast no, tych detali jest to znacznie więcej. Natomiast po całym wyczyszczeniu, po całej dekontaminacji możemy przechodzić do osuszania. Ja tutaj zastosowałem nie tylko ścierkę z mikrofibry, ale przede wszystkim sprężone powietrze. Jednak tych przestrzeni takich mocno zagłębionych jest znacznie więcej, w związku z czym wspomaganie się powietrzem ułatwi i przyspieszy cały ten proces. Kwarna już jest prawie cała gotowa, jeżeli chodzi o oczyszczenie, mamy wszystko praktycznie z głowy. Został oczywiście ostatni proces dekontaminacji i osoby spostrzegawcze zapewne będą wiedziały, że chodzi o tar remover. Natomiast to jest taki proces, który zostawiam sobie zawsze na sam koniec, po to, żeby znaleźć na powierzchni osady po całym czyszczeniu. A przed tym jeszcze dopracowałem sobie lakier. Tutaj na macie oczywiście pasta polerska nie jest zbyt wskazana, kwas tutaj stał się dużo lepiej. Natomiast było kilka elementów w połysku, chociażby cała rama motocykla, którą potraktowaliśmy po prostu pastą 3 w 1. Jest to pasta, która zawiera w sobie wosk, dzięki czemu nabłyszczy nam powierzchnię przy okazji docierania i będzie ona przy okazji zakonserwowana. Jak możecie zobaczyć, właśnie ostatnim etapem dekontaminacji jest użycie tar removera. Ja tutaj CureLab Tarpen używam właśnie do usunięcia pozostałości po jakimś asfalcie, po jakichś gumach. Dosyć sporo tego osadu było na felgach oraz klasycznie przy łańcuchu. Czynność, którą możecie teraz zobaczyć, to nic jak oczyszczanie elementu ze starej farby. Tutaj najlepiej byłoby oczywiście dać do wypiaskowania, ale trzeba byłoby to zrobić z uwzględnieniem wydłużenia czasu usługi. Chciałem szybko zapracować, żeby klient mógł odebrać motocykl gotowy. Zresztą sami zobaczycie, jak to wyszło finalnie na końcu. Mamy dzień drugi, motocykl już skończony, ja już poza kamerą dokończyłem pracę. Słuchajcie, odżył. Na pewno dużo dało taki detailing tego motocykla, sprawił, że no, wygląda o niebo lepiej. Co prawda, jak możecie zobaczyć, anturaż w ogóle całkowicie się zmienił, bo z jasnego zrobił się ciemny. Klient dostarczył nam wszystkie obudowy, poprosił, żebyśmy je wymienili, więc to już robiłem poza kamerą, mianowicie wymieniłem tutaj błotniczek, wymieniłem wszystkie tutaj obudowy baku oraz te tylne. Więc trochę pracy przy tym było. Stwierdziłem, że nie będę nagrywać, jak odkręcam śrubki, bo nikogo to nie interesuje. Każdy gdzieś tam raczej przyszedł tu zobaczyć, jak będzie wyglądała ta renowacja. No i jak mogliście zobaczyć i usłyszeć z voiceovera, doprowadziliśmy to detailingowo naprawdę bardzo do ładu. Jeszcze, co prawda, mieliście okazję zobaczyć, jak pomalowaliśmy sobie tutaj ten element ochronny do reflektora. To jest taki akcesorium dodatkowe, wydaje mi się, i one było pomalowane plastidipem, więc najpierw trzeba było to fajnie doczyścić, usunąć właśnie tą korozję, kilka warstw podkładu, kilka warstw matowej farby. No i ten elemencik wygląda jak nowy, myślę, że naprawdę tutaj klient będzie zadowolony. Przy okazji jeszcze tutaj psiknęliśmy farbą, no nie jest to super profesjonalne, ale to też najlepiej byłoby wymienić na klaksonik. Zawsze będzie to troszeczkę lepiej wyglądać, jak jest delikatnie zapruszone. Chodzi o to, żeby to prezentowało się jakoś sensownie na sprzedaż. Nie jest to żadne retuszowanie, po prostu jest to delikatny lifting, odświeżenie wizualne. Nic więcej, sam stan techniczny jest po prostu do oceny, ale to już nie przez nas. Więc myślę, że tutaj nowy właściciel będzie naprawdę bardzo zadowolony. Oczywiście, jeżeli chodzi o lakier, ten czarny, został on przez nas troszeczkę dopieszczony maszyną polerską. Ja tutaj się pobawiłem jeszcze, żeby go wyprowadzić, żeby jakoś się to zabłyszczało. No a całą resztę mogliście zobaczyć. Słuchajcie, koszt całej tej roboty wyszedł 6 stówek. Jest to naprawdę okazyjna kwota za tą robotę, natomiast ja po prostu mam sentyment do motocykli. Jest to też praca dla jednej osoby, bo dwie raczej nie będą miały co przy tym robić.
więc podchodzę do tego tak bardziej sentymentalnie niż super zarobkowo. Z drugiej strony 600 też wydaje mi się, że całkiem godny zarobek. Nie za duży dla klienta, nie za mały dla zarobku, więc wydaje mi się, że w sam raz. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie zarówno o koszcie pracy, jak i efekcie wizualnym. Co prawda, no, nie widzicie tego na tym białym, jak go dopracowaliśmy, no ale efekt był dokładnie ten sam, po prostu owiewki były inne. Sam fakt dopieszczenia tutaj tych detali, tej ramy, no wypadałoby oczywiście to troszeczkę liznąć bardziej, na przykład wypolerować i tak dalej. Ale no to są już troszeczkę inne koszty, bo dużo demontażu by tu było, później składanie z powrotem, ewentualnie zabezpieczanie wszystkich elementów, które nie mogłyby być narażone na ruch maszyny, więc jest to dosyć grubszy temat, ale jestem ciekawy, co Wy powiecie, także sekcja komentarzy jest dla Was, dajcie znać po prostu, czy jest w porządku, czy nie. Nawet osoby, które nie dają w ogóle komentarzy, potraktujcie to jako taką prośbę o interakcję z Wami, żeby uwzględniać algorytmy. Zawsze jak będziemy karmić te algorytmy, to kanał będzie mógł się lepiej rozwijać, a to będzie na pewno duża wdzięczność z mojej strony dla Was. Jeżeli chcecie moje materiały oglądać na bieżąco, to po prostu musicie jakkolwiek się wykazać inicjatywą i wsparciem. I to jest taka mała prośba do Was, żebyście w tych komentarzach coś ciekawego napisali od siebie, chociażby same to, że jesteście. Dzięki za to. Tak czy inaczej, tu ograniczyliśmy się do niskiego budżetu. Cała usługa wyszła 600 zł klienta, razem z właśnie z przekładką tych wszystkich plastikowych elementów. Nie jest to wygórowana kwota, natomiast to wynika z tego, że jest to mały sprzęt, wymaga on pracy jednej osoby. Ja sam osobiście zresztą przy tym pracowałem. Wynika to z tego, że po prostu mam sentyment do jednośladów. Lekka pasja gdzieś tam mnie zakręciła. Sami zresztą widzieliście, że nabyłem swój własny sprzęcik. Więc tak sobie do tych sprzętów podchodzę delikatnie. Bardziej z przyjemnością, z zajawką, z pasją, żeby coś gdzieś tam podłubać, niż stricte zarobkowo. Nie widzę w tym na razie jakiegoś super dużego rynku, ale mimo wszystko jest coraz większe zainteresowanie, bo zaczynamy pokazywać ten temat, więc to jest też taka kwestia dla Was. Dajcie znać w komentarzach, czy interesuje Was w ogóle temat jednośladów i ich detailingu. Uważam, że jest w tym potencjał, tylko trzeba do tego fajnie podejść, więc to jest też taka rada dla Was. Jeżeli chcielibyście sobie jakieś fuchy w międzyczasie u siebie uwzględniać, no to myślę, że jednoślady to jest dobry kierunek, dlatego że mało kto w ogóle się podejmuje pielęgnacji, detailingu tych sprzętów. A też uważam, że naprawdę warto. Roboty nie ma aż tak dużo, bo jakby sama powierzchnia jest mała. Co prawda zakamarki i tak dalej są bardziej wymagające, jest tutaj dużo takiej pracy drobiazgowej, ale mimo wszystko potrafi to i zarówno cieszyć oko, jak i zadowolić klienta i przy okazji kieszeń również. Tak jak mówię, tutaj kwota nie była wygórowana, ale robię to bardziej z pasji, zresztą też po to, żeby Wam pokazać. Czasami taki sprzęt wezmę nawet z prośbą do klienta, że chciałbym nagrać fajny materiał, bo widzę w tym po prostu ciekawą historię. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wszystkie produkty, które użyliśmy na materiale, oczywiście poza farbami, no to wiadomo, Mr. Cleaner to jest sklep, w którym ja się zaopatruję, więc jeżeli Wy jesteście zainteresowani, bo mam na przykład nowych widzów, którzy przyszli tu zobaczyć stricte pracę przy motocyklu, no to tam możecie wejść na ich sklep, zobaczyć sobie wszystkie produkty, które użyliśmy, są do dyspozycji, to możecie sobie spróbować własnych sił, a jeżeli Wam się nie chce, to zapraszam, po prostu odezwijcie się, spróbujemy Wam wymyślić jakąś fajną usługę. Tutaj miała być usługa skrojona na miarę pod kątem przygotowania do sprzedaży. Nie mogło być za drogo, ale też trzeba było jakiś budżet poświęcić na dopieszczenie detali. Tak jak mogliście zobaczyć, dopieściliśmy naprawdę sporo, a ja tym miłym akcentem się będę dzisiaj z Wami żegnać. Widzimy się w kolejnym materiale. Pamiętajcie o załapkowaniu, o zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, albo jeżeli jesteście któryś, a nie subskrybujecie, to zawsze możecie kliknąć ten dzwoneczek, będzie to wspierało rozwój tego kanału, a to będzie wspierało realizację ciekawszych dla Was materiałów. Dzięki i do zobaczenia.